Prawdziwe powody puczu w Rosji, puczu przeciwko Putinowi. To dlatego grupa Wagnera szła na Moskwę. Prigorzyn zbuntował się przeciwko Putinowi. Dzisiaj mówię całą prawdę wizję przepowiednia Snowidza dotyczącą właśnie tego puczu politycznego, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, zalegujcie go, link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj cała prawda na temat tego puczu politycznego Pytanie też jest takie, czy rzeczywiście nieudanego, czy też po prostu pozorowanego, który trwał zaledwie 24 godziny. No właśnie, na ten temat się wypowiedział Jasnowic Cała prawda, o której nie usłyszycie w mediach, no bo media przedstawiają po prostu jeden, jedną narrację, co też nie oznacza, że Jasnowic ma jakąś włączność naprawdę, tylko on mówi prawdę, tak? Co może mieć miejsce, bo może się myli w tej sprawie. Ale jest to ciekawa sprawa, bo to Jasnowic Jackowski przedstawia z punktu widzenia Jasnowidza, Wiemy, miał miejsce pucz polityczny. Wojska grupy Wagnera szły na Moskwę. tak Prigorzyn zbuntował się przeciwko Putinowi, a nawet nie tak przeciwko Putinowi jak Szojgu. To też jest ciekawa sytuacja. Tak, jakby wypowiedział posłuszeństwo tutaj Szojgu, ale nie był przeciwny Putinowi. To też jest sprytny tak naprawdę ruch ze strony właśnie Prigorzyna. Natomiast tak, tutaj Jasnoj Jaskowski wypowiedział się na temat całej tej sytuacji: czy to nie była układanka, czy nie było to praktycznie dograń ułożenie się tych dwóch stron. Zresztą to jest ciekawe, bo ja zaraz jak wybuchł ten praktycznie pucz polityczny, robiłem taki filmik, komentarz do całej tej sytuacji, jeszcze przed tą wizją przepowiednią Asnowidza i ja właśnie przedstawiałem też taki, nie, nie, prognozowałem to, to przewidywałem, to jakby z punktu widzenia dziennikarskiego, że czy, czy to nie jest ustawka, tak? Ustawka ze strony właśnie Putina i grupy Wagnerowców, żeby świat tak myślał, że po prostu tutaj następuje pucz polityczny, że ta grupa się zbuntowała. Znaczy tak, Jasnowiec Jaskowski mówi, że co do zasady, e, praktycznie ten pucz polityczny był prawdziwy, tak, nie był on sztucznie stworzony. Natomiast tutaj Jasnowiec Jaskowski mówi w ten sposób, że Wagnerowcy, e, tak naprawdę ten pucz polityczny, spowodował, że wojska Wagnerowców wycofały się, tak, czy po prostu m, częściowo się cofnęły, jeśli chodzi o Ukrainę. Wiadomo, że nie całkowicie, bo cały czas trwa tam wojna, są też po prostu tam te wojska rosyjskie, tak. oczywiście. Ja potępiam to, co robi Rosja. Potępiam agresję Rosji na Ukrainę. Ukraina powinna być niezależna, niepodległa. To jest oczywista sprawa. Ukraina musi bronić swojej suwerenności. Natomiast tutaj przedstawiam to z punktu widzenia wojennego, analizy, przebiegu, jak to będzie wyglądało i tak dalej. Co nie oznacza, że ja popieram Rosję, tak? Tylko po prostu przedstawiam, jak to może dalej wyglądać i jakie tutaj są możliwe ruchy dalsze. Natomiast jasnowiec mówię w ten sposób, że ten pucz polityczny. Putin mógł wykorzystać po to, żeby cofnąć wojska z terenu Ukrainy, tak? bo, to był, bo to byłby wtedy po prostu powód do cofnięcia wojsk z terenu Ukrainy, po to, żeby nie narażać swoje wojska, gdyby Putin dokonał ciosu ostatecznego, a tym ciosem byłoby na przykład zrzucenie bomby atomowej czy broni biologicznej na teren Ukrainy. Tak? Czyli jakby jasna sytuacja. Mamy wojska rosyjskie na terenie Ukrainy. Putin chce tam rzucić broń atomową, broń biologiczną. Wiadomo, że to spowoduje też śmierć wśród żołnierzy rosyjskich. Putin tego nie chce. Nie chce też po prostu stracić tego sprzętu wojskowego. No, ktoś by powiedział: Ależ ten Putin po prostu tak dobroczynny tyle wcześniej po prostu zginęło żołnierzy, nagle miałby się po prostu przestraszyć, także gdyby zrzucił atomówkę, to no tak, ale no być może po prostu taki miał zamysł, tak? I właśnie ten pucz miałby służyć temu, żeby cofnąć te wojska. No, ale ktoś powie w ten sposób, no dobrze, a co? Putin nie jest władny i nie mógł wydać takiego rozkazu, że się cofa praktycznie, jeśli chodzi o działania militarne, wycofuje wojsko. No mógł oczywiście to, to po prostu takie coś dokonać. Natomiast tutaj ta sytuacja właśnie z tym puczem politycznym mogłaby dawać argument dla właśnie tutaj Putina, że musi cofnąć te wojska, które są na terenie Ukrainy, do obrony praktycznie Rosji. Chociaż ja muszę powiedzieć, że ten argument, no jest on logiczny, jeśli chodzi o Jasnowidza Jackowskiego, natomiast on jakby jest niespójny w jednej części, tak? To nie oznacza, że po prostu Putin rzucił całe swoje wojsko rosyjskie na teren Ukrainy, i to wojsko wszystko musiałby po prostu wrócić, żeby bronić Rosji, tak? Poza tym ten płucz musiałby się po prostu mocno rozwinąć, tak, jakby musiałby trwać wiele dni i tak dalej. Wagnerowcy, no to jest tam grupa żołnierzy licząca 300 tysięcy żołnierzy, no to jest jednak bardzo dużo, natomiast na wojska rosyjskie zdecydowanie jest ich więcej, tak. Natomiast e, tutaj mogła być inna sytuacja, to mówiłem, o tym mówiłem w jednym z filmików, tak? O czym na przykład nie mówił Jasnowiec Jackowski, że ta grupa Wagnerowców zaczęłaby przekonywać wojska rosyjskie do siebie, i oni by zaczęli przechodzić ze strony rosyjskiej na stronę po prostu Wagnerowców, tak? e, Czyli po prostu tak, te 300 tysięcy mamy tych żołnierzy, na przykład e, Wagnerowców, tak? E, Prigorzyna, oni się buntują przeciwko Putinowi. I wiadomo, Putin tam wysłał swoje wojska, służby mundurowe i tak dalej, natomiast. Natomiast na przykład Prigorzyn zwycięża, czy grupa Wagnerowców i systematycznie, jeśli chodzi o te służby mundurowe rosyjskie, ci przechodzą właśnie na stronę Prigorzyna i z tej grupy 300 tysięcy robi się pół miliona, milion i później się odwraca praktycznie, czy przechyla się ta szala, tak, zwycięstwa, więc tak mogła wyglądać ta sytuacja. Natomiast, no właśnie, ja bym powiedział w ten sposób, Putin pewnie tam nie liczył na to, żeby po prostu cofnąć tych ludzi ze względu na życie ludzkie, tak, no, bo on się pewnie nie przejmuje tym, tylko jemu bardziej by chodziło o kwestie tutaj kwestie po prostu być może sprzętu wojskowego, który tam, który znajduje się na terenie Ukrainy sprzętu rosyjskiego tak, być może mu o to chodziło bardziej bo przecież na przykład ci dowódcy wysoką rangą mogliby się cofnąć, jeśli chodzi o Rosję, mogliby zostać po prostu zwykli żołnierze, i tak, i dokonałby, zostałby dokonany atak, jeśli chodzi o broń atomową, czy też broń biologiczną, jeśli chodzi o, o, o Putina. Aczkolwiek, no, taki atak, on po prostu miałby też katastrofalne skutki dla samej Rosji, tak, no, bo przecież ta fala uderzenia, skutki też byłyby one katastroficzne dla, katastrofalne po prostu dla samej Rosji, tak, no, to nie jest powiedziane, że wybuchnie tam atomówka, nawet o mniejszej sile, i tylko po prostu w danym terenie, nie wiem, w danym kwadracie czy promieniu terenu, jeśli pro, chodzi promień terenu, tam będzie wszystko zniszczone, no bo to skutki po prostu potem idą do atmosfery i tak dalej. Wszyscy by, e, z tego po prostu po, to, tego poniosą konsekwencje, tak? Natomiast wydaje mi się, też Taka sytuacja, że jeżeli Putin by użył, użył, użył tej broni atomowej, nawet na mniejszą skalę rażenia, na przykład, która by dokonała zniszczenia, jeśli chodzi o miasto, nie, nawet nie całego państwa, oczywiście ja nie życzę Ukrainie, żeby taka broń użyta została, tak? My tutaj analizujemy to z punktu widzenia przebiegu tej wojny, jak mogą zachować się poszczególne strony. To wydaje mi się, że Putin zdaje sobie sprawę, że użycie tej broni to jest po prostu przekreślenie, jakby rozmów w ogóle z Zachodem, ze światem, tak? Że wtedy po prostu. Po prostu świat już dostanie kompletnie zielone światło na to, żeby zaatakować Rosję i dopaść po prostu Putina, tak? Że już wtedy po prostu, no bo świat zobaczy, jeżeli atomówka była użyna, użyta i się chodzi o Ukrainę, to może po prostu te atomówki użyć jeszcze i się chodzi o inne państwo. No i wtedy też mogą być po prostu bunty społeczne w Europie, w różnych państwach, że jednak Europa ma przystąpić do tej wojny. I tak jak politycy mogą być jeszcze oporni tak Społeczeństwo wywrze wpływ, no bo ludzie będą się obawiać, tak? No powiedzą, no, to, no tak samo, na, na pójście atomówkę, na przykład, nie wiem, na Brukselę, na Amsterdam, na Paryż, tak? I taka może być po prostu tutaj obawa. Czyli tutaj ta, ten pucz miałby zostać wykorzystany jako cofnięcie wojsk rosyjskich z terenu Ukrainy, jako powód tak naprawdę do tych działań, tak? Żeby cofnąć praktycznie te wojska. Aczkolwiek, no mówię, no, ten pucz trwał 24 godziny, więc to było za krótko, żeby cofnąć te wojska. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, ten pucz musiałby trwać wiele praktycznie dni, żeby, żeby rzeczywiście taka sytuacja była. Natomiast ja zgadzam się na pewno w co do tej wizji przepowiedni, że ten pucz nie był udawany, że on był prawdziwy, bo doskonale czy słuchałem, tak jakby dokładnie tą, to orędzie Putina do narodu, i on był ewidentnie zdenerwowany podczas tego orędzia. To było widać jego po prostu gestykulacji w mowie e, po prostu tak, chociaż no ma jakąś tam mimikę taką stałą twarzy, i tak dalej, ale było widać zdenerwowanie jego, tak. Więc gdyby to było wszystko udawane, gdyby on zdawał sobie sprawę, że. No, czy on, on zdaje sobie sprawę, że zawsze może mieć miejsce pucz polityczny i tak dalej. Natomiast yy, tutaj, tak, nie zdawał sobie sprawy, że to będzie mieć rzeczywiście, yy, może tak szybko po prostu efekt, tak, że tak szybko wystąpi. Także wydaje mi się, że tutaj to nie było, nie było po prostu udawane, tak, nie było to praktycznie udawane. Na pewno też ludzie z otoczenia Putina, jak on występował w takim orędzie, wiedzieli, że on jest podenerwowany i pewnie mu zaproponować, no, niech tam yy, po prostu, tak, przywódca, weźmie jakieś tam środki uspokajające, nie mówię już takie się mocno mulujące, ale jakieś tam po prostu delikatnie, tak? I on pewnie nie, 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 po prostu, bo tam chce wygłosić orędzie, bo to było ewidentnie po prostu, było widać, że jest podenerwowany. No chyba, że, no jest też po prostu tak, byłem funkcjonariuszem KGB, chyba, że rzeczywiście po prostu tak specjalnie chciałby być taki ponerwowany, żeby wypaść bardziej wiarygodnie, tak? Na przykład ja mam taki sposób wypowiadania się, że jakbym cały czas wyglądał, jakbym był poderwowany, tak? Tutaj się zacina mi to, no ale to nie znaczy, że jestem zdenerwowany, taki mam jakby sposób bycia. Natomiast w przypadku Putina to jest zupełnie inaczej, bo normalnie się wypada spokojnie, stabilnie, stabilnie e tak. a tam rzeczywiście był podenerwowany. No ale tak to właśnie no, wygląda, jeśli chodzi o całą tą sytuację. E no, e też jest to ciekawa sytuacja: czy ten pucz, e po prostu, który miał miejsce, czy on nie będzie mieć miejsca znowu? tak, w późniejszym czasie. No i kto tak naprawdę inspirował Prigorzyna, grupę Wagnerowców, bo musieli oni mieć po prostu poparcie, jeśli chodzi o ten pucz. Wątpię, że było, to była taka sytuacja, że grupa Wagnerowców, tak, czy Prigorzyn nagle po prostu podjął taką decyzję, tym bardziej, że on tam wcześniej był restauratorem, tak, później miał farmę troli, a teraz po prostu stał się dowódcą wojsk, więc być może był inspirowany po prostu przez jakieś państwa zachodnie, niektórzy mówią, że przez Stany Zjednoczone, ale czy tak, po prostu było to, że jest inna sprawa, zresztą może to być temat, temat do tego oddamnego filmiku, który nagram na moim kanale. Jestem ciekaw, co wy na ten temat wsuńcie. To wszystko. Dzisiaj. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć!